Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich na kolejnym Q&A czwartkowym. Mam dla was dwie takie nowinki. Seria zostaje zmieniona na co dwutygodniową, bo tak jak mi ktoś podpowiedział na grupie, że lepiej by wyszło, gdybym może robił co dwa tygodnie Q&A, a co dwa tygodnie między tymi właśnie, między tą serią Q&A, żeby zrobić jakiś materiał bardziej dogłębny, tak jak ten ostatni, który się dużemu gronu spodobał, o spalaniu trudnego tłuszczu. Także co dwa tygodnie będzie Q&A i na zmianę będzie jakiś materiał troszkę głębszy. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba. I zmiana numer dwa to jest zbiórka pytań, teraz już nie na grupie, tylko zbiórkę pytań robię u mnie na Instagramie. Co poniedziałek wrzucam tam zdjęcie, pod którym będę zbierał te pytania. Także zapraszam na Instagram wksaker. Możecie też wpisać Michał Sakowski i ja pewnie gdzieś tam wyskoczę jako jeden z pierwszych. Dobra, dzisiaj mamy 10 pytań. Dwa oczywiście trochę mniej merytoryczne niż inne. Także utrzymuję ten trend. Startujemy z pytaniem numer 1. Janusz 0 pyta: jak często pijesz alkohol? Czy piłeś kiedyś alkohol? No, powiem tak. Rzuciłem, kiedy poszedłem do liceum, tak naprawdę, alkohol. I to nie jest kwestia tego, że zacząłem trenować na siłowni, bo koreluje się to z moim rozpoczęciem trenowania na siłowni, ale myślę, że dojrzałem do tego, że piłem alkohol tylko dlatego, żeby robić to z innymi, z towarzystwem, z którym tam się, powiedzmy, bujałem w tych czasach. I tak stwierdziłem, że kurde, tak naprawdę mi to nie smakuje w ogóle. Ani piwo, ani żadne wino, tym bardziej już wódka. Zero z tych trunków, napojów, żaden z nich nie smakował mi nigdy. Także postanowiłem, że po co mam to robić na siłę dla towarzystwa, jeśli w ogóle nie sprawia mi to przyjemności. Także jak często pijesz alkohol? Nie piję. Czy kiedyś piłeś? Tak, piłem właśnie w gimnazjum i tak jak mówię, w liceum rzuciłem alkohol. Jeszcze taka ciekawostka, bo często w komentarzach się tam śmiejecie, że o, WK znowu zjarane. Taka ciekawostka o mnie: nigdy w życiu nie miałem papierosa w ustach, nigdy nie odpaliłem nic podobnego, także zero używek, nigdy nie miałem styczności z niczym do palenia. I myślę, że to jest spore zaskoczenie, bo zwłaszcza, że wywodzę się z nurtu hip-hopowego, jeśli chodzi o styl ubierania i tak dalej, więc no właśnie często mnie też utożsamiali z pojarką, tak, z jaraniem. No nigdy w życiu tego nie robiłem, także lecimy z tymi bardziej merytorycznymi pytaniami. Pytanie numer dwa to jest pytanie, którego nie mogłem znaleźć, ale ono było już parę razy wcześniej zadawane i teraz chciałem je poruszyć. I to pytanie jest o kortyzol i trening. I tutaj chciałem poruszyć tematykę tego mitu, że trening powinien być poniżej godziny, bo wywala ten kortyzol i w ogóle jest po przyrostach i generalnie to cofamy się do poziomu zarodka. Okej, powiem tak. Żaden przyrost krótki jakiegokolwiek hormonu, żaden skok jego poziomu w organizmie nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany. Czy to będzie skok ponad normy fizjologiczne, czy nie. Taki krótki czas, kiedy jest podniesiony jakikolwiek hormon, nie zmieni kompletnie nic. Czy to będzie kortyzol podniesiony przez bardzo krótki czas, czy to będzie testosteron podniesiony przez bardzo krótki czas, to nie spowoduje to tego, że przy podniesionym testosteronie po treningu, bo jest tak, że ten testosteron oczywiście skacze, to że przez to będziemy nagle dużo więksi. Ani przez podniesiony kortyzol właśnie przez jakiś tam dłuższy trening też nagle nie spadniemy, jeśli to się stanie. Gdybyśmy mieli utrzymujący się podniesiony kortyzol ponad normy fizjologiczne, ok, wtedy to jest moment, żeby się martwić.
Tak samo, gdyby testosteron był ponad normę, cały czas, nieważne czy to jest trening czy nie, cały czas, kiedy testosteron jest ponad normę fizjologiczną, to okej, też jest może moment, żeby się zacząć martwić, jeśli nie był dostarczany, że tak powiem, syntetycznie. Także kompletnie nie ma sensu przejmować się tym, że trochę skoczy nam kortyzol po długim treningu i z uwagi na to skracać ten trening. No to jest w ogóle masakra. A niestety ludzie tak podchodzą do tematu. I teraz jeszcze, żeby to trochę dogłębniej poruszyć. Trening, który da nam progres, który da nam hipertrofię, który spowoduje, że się zaadaptujemy, to jest trening, który wywoła nam duży stres. Duży stres organizm ma, kiedy wykonamy trening, który ma dać nam przyrost. Bo oczywiście adaptujemy się do czegoś, czego jeszcze nie było. No to jest duży stres, będzie dużo kortyzolu. I teraz, czy trening 45-minutowy z pompą to będzie trening, który da nam ten stresor, który spowoduje adaptację? Czy może trening dłuższy, gdzie naprawdę skupimy się na dużej objętości, dużej intensywności i przełamiemy jakąś tam kolejną barierę, której jeszcze nie dźwigaliśmy? Który z tych dwóch treningów to będzie tak naprawdę ten dobry stresor, który spowoduje adaptację? No oczywiście ten dłuższy. Jeśli oczywiście fajnie ktoś progresuje na takim treningu krótszym, no to spoko, niech go robi. Ale oczywiście dojdzie do momentu, gdzie to już będzie za mało i wtedy ten trening trzeba będzie wydłużyć. I tu generalnie powołam się na Lane'a, bo sam tego badania nie czytałem, ale Lane przytoczył badanie Stu Phillipsa, które pokazywało korelację hormonu, ilości hormonu z przyrostem hipertrofii, z przyrostem siły. I kortyzol był dużo mocniej skorelowany właśnie z tym przyrostem hipertrofii, z przyrostem siły niż insulina, IGF-1, testosteron, hormon wzrostu. Kortyzol wszystkie te hormony przewyższa, czyli bardziej jest on potrzebny do tego, żeby przejść kolejny krok do przodu, niż podniesione wszystkie te cztery hormony, które wymieniłem. Nie bójmy się kortyzolu, nie skracajmy treningów ze względu na właśnie tą za dużą produkcję kortyzolu. On jest ok, długotrwały, podniesiony ponad normę poziom kortyzolu nie jest ok. Lecimy dalej. Pytanie numer 3. XX Mikołaj ma pytanie. Jeśli robię twoje full body workout co 2 dni, ale między tymi treningami nie mija 48 godzin, bo na przykład pierwszego dnia idę o 17 na siłownię, a na kolejny trening idę o 9 rano, to czy mięśnie, i tu generalnie głównie jest pytanie o nogi, zdążą się zregenerować, czy jednak nie bardzo? Pozdro. Ok. Idealnym scenariuszem byłoby, gdybyś chodził co 2 dni o tej samej godzinie, no bo wtedy wszystko fajnie się układa. Ale życie to życie i trzeba się oczywiście dostosowywać do tego życia. No i generalnie, tak jak tutaj mówisz, wyjdzie 8 godzin krócej, czyli będzie 40 godzin między tymi dwoma treningami. No i okej, ciało się do tego zaadaptuje. Być może na początku będzie tak, że skoro będzie ta krótsza przerwa nagle, to się okaże, że się nie zaadaptowałeś jeszcze tak szybko, więc na początku może się okazać, że nie będziesz zregenerowany jeszcze w tym momencie. Ale jeśli to będzie norma dla ciebie, jeśli parę tygodni tak pociśniesz, to ciało się zaadaptuje. Pomiędzy tymi dwoma treningami będzie krótsza przerwa, ale pomiędzy powiedzmy tym, o której jest treningiem, który jest o 9 i jeszcze kolejnym, będzie już na przykład 50 parę godzin przerwy. Także to, co tam powiedzmy będzie małym kroczkiem w tył, między tym drugim a trzecim treningiem będzie krokiem albo dwoma krokami naprzód. Także no tu będziesz lepiej zregenerowany i ten ostatni trening będzie jakościowo lepszy. Gdyby to był jakiś wielki problem i rzeczywiście nie mógłbyś się zaadaptować, to moja propozycja: zrobić ten trening o 9 rano po prostu na 90% tego, co robiłeś na tym treningu o 17, albo generalnie ustawić tak, że intensywność tego treningu wobec innych w tym tygodniu będzie właśnie na 90% i tak będziesz fajnie progresował i wszystko będzie tutaj już wtedy grało. Także to mogę polecić. Lecimy dalej.
BeFit Project, pozdrawiam, zerkam, pyta mnie, co sądzę o takim miksie? Pytam, bo nigdy nie spotkałam się z tego typu pytaniem. Ćwiczyć splitem 3 razy w tygodniu, tak aby przetrenować całe ciało i potem jako 4. trening w tygodniu full body workout. Fajny pomysł, jeśli ktoś lubi split, ale rozumie, że większa częstotliwość to jest coś, według mnie, niezbędnego. Większa częstotliwość niż raz w tygodniu. To jak najbardziej będzie to fajna opcja. Będzie to połączenie właśnie tego ukochanego przez wiele osób splita i większej częstotliwości. Także jak najbardziej widzę to. Ale jeśli chodzi o same efekty, to czy byłoby to full body workout 2 razy w tygodniu, czy będzie to taki split 3-dniowy i full body workout raz w tygodniu? Prawdopodobnie nie będzie tutaj kompletnie żadnej różnicy, jeśli już to bardzo mała. Także po prostu to tylko bym wziął pod uwagę, a poza tym jak najbardziej widzę coś takiego. Pytanie numer 5. Szmeksy pyta, jakbyś miał możliwość wykonania jedynie 3 ćwiczeń na treningu, to jakie by to były i w której kolejności byłyby herkulesy? I herkulesy to w razie czego jest takie ćwiczenie, gdzie na bramie wykonujemy takie uginanie linek wyciągu górnego. Okej, no i rozumiem, że pytanie jest do mnie, bo gdybym ja tylko miał możliwość wykonywania 3 ćwiczeń, bo tak jak tam już sobie ustaliliśmy ze Szmeksym, oczywiście powiedzmy ta ława, martwy i przysiad, tak? Także wielka trójca z trójboju, ale gdybym to ja miał pod siebie to ustawić, to ja bym wykonał 3 moje ulubione ćwiczenia, czyli byłoby to podciąganie, bo to jest ćwiczenie, w którym się zakochałem, wracając po kontuzji. Ćwiczenie numer 2 to byłoby wyciskanie sztangi na skosie. I myślę, że to ćwiczenie pokochałem z tego względu, że po prostu nie mam góry klatki i tak nadużywałem tego ćwiczenia, że po prostu jestem w nim tak dobry, że jestem w nim też zakochany. Także już tutaj mamy przedni, tylny łańcuch. No i myślę, że tutaj jeszcze, żeby zahaczyć nogi, powiedzmy, żeby tutaj całe ciało już uwzględnić, to jeśli chodzi o nogi, dorzuciłbym martwy sumo, bo tutaj i 4 mocno zrobimy i złapiemy też mocno całą tylną taśmę, także no myślę, że będzie dobrą opcją, żeby zamknąć temat w 3 ćwiczeniach. No, dużo się nie różni od wielkiej trójcy, ale oczywiście herkulesy pomiędzy seriami wszystkich tych 3, no nie mogłem wrzucić ich zamiast któregoś z tych ćwiczeń, także mam nadzieję, że mi wybaczysz i po prostu herkulesy jako dodatek do tego wszystkiego, co wymieniłem. Dobra. 6. pytanie. Kruk Kruczek. Już 2 raz wybieram pytanie od ciebie, ale są dobre, więc dlatego je poruszam. Funkcją mięśnia pośladkowego wielkiego jest wyprost w stawie biodrowym, odwodzenie i rotacja zewnętrzna. Czy wobec tego najlepszym sposobem na ruszenie tej opornej partii jest połączenie tych 3 ruchów, czy skupienie się tylko na jednej trajektorii ruchu podczas danego ćwiczenia? Na przykład, gdy odwodzimy nogę na wyciągu, to prosto w tył, bez lekkiego odwodzenia i rotowania stopy. Okej. Najpierw odpowiem. Lepiej jest wszystkie te 3 ruchy zrobić osobno. A czemu? Ponieważ nie ma jednego ćwiczenia, w którym obciążysz wszystkie te 3 funkcje tego mięśnia. Można trochę powalczyć, można na przykład zrobić przysiad z gumą na kolanach i z gumą na palcach stóp, gdzie obciążymy właśnie tą rotację zewnętrzną, odwodzenie i wyprost stawu biodrowego, ale nie będziemy tutaj obciążać samym ciężarem, tylko oczywiście same te gumy będą jakby pracowały nad odwodzeniem i rotacją, więc to nie będzie taki super, tak? Bo nie obciążymy tym ciężarem głównym wszystkich tych 3 funkcji. Także no ewentualnie zrobić taki miks właśnie z tymi gumami i tutaj wszystkie 3 zaatakujemy, ale mimo wszystko tak naprawdę zaatakujemy tutaj
ten wyprost, a odwodzenie i rotację zrobiłbym osobno. No, trochę masło maślane już z tą odpowiedzią, ale zdecydowanie robiłbym to osobno. Jeśli na serio podchodzimy do poślada. Okej, pytanie numer 7. Bartek Graca pyta: Saker, co sądzisz o stosowaniu tempa w ćwiczeniach? Na pewno o tym słyszałeś, a nigdy nie widziałem, aby ktokolwiek z WK to stosował. Pauzy tak, ale przy fazie ekscentrycznej i koncentrycznej nic. Słyszałem, że zwiększa to time under tension, czas pod napięciem, oraz zwiększa hipertrofię. Proszę wypowiedz się na ten temat. Okej. Zwiększa się jak najbardziej time under tension i teraz nie mogę sobie przypomnieć, jakie to było badanie. Jak je znajdę, to będzie w opisie gdzieś tam pod pytaniami albo nad pytaniami wrzucone. W każdym razie było to badanie, gdzie wykazano, że zwalnianie fazy ekscentrycznej, zwalnianie fazy koncentrycznej pod względem całej wykonanej pracy pomniejszało ją w porównaniu do drugiej grupy, która tego nie spowalniała, czyli wykonywali normalne tempo, tak? Nie na siłę spowalniane, tylko takie tempo, jakie tam powiedzmy dana intensywność w danym ćwiczeniu, w danej serii pozwalała. Także jeśli chodzi o to, jak my podchodzimy do tempa, to ja generalnie nie jestem fanem stosowania innego tempa niż najlepsze, jakie jesteśmy w stanie wykonać w danym ćwiczeniu, bo tak jak właśnie wykazało to badanie, mam nadzieję, że jesteście w stanie je teraz zobaczyć, to właśnie mniejszą pracę, czyli mniejszą objętość, czyli mniejszą hipertrofię by powodowało takie właśnie spowalnianie tego tempa. No. Lecimy dalej. Ósemeczka, Oskar Schmidt. Optymalna, bezpieczna pozycja podczas spania. Ok, jeśli chodzi o to spanie, optymalna to będzie pozycja na plecach i najlepiej na jak najtwardszym podłożu z głową nie leżącą na jakiejś podwyższonej poduszce. Czyli kompletnie leżymy poziomo, nic nie jest wyżej, nic nie jest niżej. Jesteśmy sobie taką deseczką leżącą na prostym podłożu. Teraz, jeśli chodzi o bezpieczną pozycję, to również możemy spać na boku, ale fajnie było mieć tutaj w trójkącie talii jakąś małą poduszeczkę, bo jeśli tego nie ma, to niestety nasze ciało się tutaj będzie prostować, czyli całą powierzchnią będzie się chciało oprzeć i ten trójkąt talii się nam wypłaszczy, czyli wygnie nam się kręgosłup i czworoboczne lędźwi zaczną się przykurczać i rozciągać z obu stron. Oczywiście wszystko to prowadzi niestety do wykrzywiania kręgosłupa, do tego skrzywienia bocznego. Także fajnie by było coś wrzucić tutaj, jeśli już się upierać ze szczegółami, tak żeby tam wszystko grało. Następnie fajnie by było, żebyśmy nie byli w protrakcji, czyli fajnie by było mieć coś pod ręką, żeby nie leżeć w ten sposób, tylko żeby sobie z taką, powiedzmy, ściągniętą łopatką leżeć i mieć jakoś tak rękę opartą w ten sposób, żeby mieć tak to ramię. No to załóżmy, że mamy tutaj jakąś dużą poduszkę. Ja mam na przykład taką piłę do kosza, poduchę. I właśnie jak śpię sobie na boku, to opieram się tak, żeby mieć rękę tutaj na poduszce, a nie na łóżku. I wtedy taki zgarbiony z jednej strony. Także to jest druga kwestia. No i trzecia kwestia to jest to, że chcemy mieć głowę w tej pozycji, tak? Nawet jeśli śpimy na boku, no to nie możemy mieć tak głowy, nie możemy mieć tak głowy. Tylko fajnie było tak ułożyć poduszki, żeby tutaj głowa dalej była przedłużeniem kręgosłupa bez żadnego wygięcia w żadną stronę. I to będzie bezpieczna pozycja do spania. Zdecydowanie słabą, ja zawsze odradzam tą pozycję, jest spanie na brzuchu, bo tutaj jesteśmy kompletnie w protrakcji.
ludzie, którzy są skifotyzowani, tacy przygarbieni, lubią spać na brzuchu, bo to jest dla nich wygodne, bo ta protrakcja jeszcze się pogłębia tutaj. No i katastrofa, że oni w ogóle tak śpią, ale tak, to będzie dla nich wygodne. No i generalnie odradzam każdemu, bo to jest te powiedzmy 6 do 8 godzin w tej pozycji spędzanych w czasie doby. Także to jest sporo i naprawdę chcemy spać dobrze, bo to jest duża część dnia i dla naszej postury to jest bardzo ważne, jak ten czas spędzimy. Także polecam którąś z tych dwóch opcji. Na plecach poduszka jest naszym wrogiem, na boku poduszki jak najbardziej, wszędzie gdzie się tylko da, żeby się wyprostować. Ok. Pytanie numer 9. Kostek. Chyba dobrze czytam ksywę. KSTQQ. Odwrotne rozpiętki na tył barku. Łopatki ściągnięte, czy jednak opcja z protrakcją bezpieczna? O, kolejne pytanie, które nawiązuje do protrakcji. Okej, okay. Kiedyś wspominałem w którymś vlogu, że czekam na opinię fizjoterapeuty, czy w takiej pozycji te rozpiętki na tył barku, czyli te wznosy w opadzie, czy może ze ściągniętymi łopatkami te wznosy w opadzie. I generalnie skonsultowałem właśnie ze znajomym fizjoterapeutą tą kwestię. On powiedział, że obie te wersje będą bezpieczne, także tutaj się powołuje właśnie na niego, jeśli chodzi o to. Teraz jeśli chodzi o samą aktywację mięśni, to obie opcje spowodują to, że ten tył barku będzie dużo mocniej pracował niż te wszystkie mięśnie tam przy łopatkach. I to będzie coś, co poruszę w filmie o aktywnej i pasywnej niewydolności, także zostawiam głębszą rozkminę na to. I właśnie a propos tego rozdzielenia Q&A, w przyszły czwartek postaram się, żebyście mieli ten materiał aktywnej, pasywnej niewydolności, czyli jak osłabić dany mięsień, żeby inny pracował mocniej. Dobra. No i pytanie ostatnie, 10. Luzak. Czy miałeś jakieś specjalne osiągnięcia w koszykówce? Puchary, medale itp. No i generalnie nie miałem, bo trenowałem jak najbardziej, tak, ale nigdy nie grałem w żadnej lidze, nigdy nie grałem w jakiejś takiej oficjalnej lidze, bo graliśmy w takich ligach dzielnicowych, kiedy tam właśnie jeszcze trenowałem w tego kosza. Także jeśli chodzi o ten czas, który tam spędziłem w tej Polonii 2011, no to właśnie tylko w takich turniejach dzielnicowych graliśmy. No i chyba największym, niestety nie jest to nic wielkiego kompletnie, bo największym moim osiągnięciem jest w takim razie drugie miejsce na dzielnicy Wola. I było to tak, że zdecydowanie byliśmy w ogóle najlepsi na Woli, ale dzień przed finałowym meczem właśnie tych rozgrywek dzielnicowych nasz center skręcił kostkę, jeśli się nie mylę. Tak chyba było, bo dzień przed finałem nasz center, wyobraźcie sobie, poszedł na SKS-y z siatkówki i debil skręcił kostkę. Tak, jest debilem, mam nadzieję, że to oglądasz, sypyt. I ja musiałem grać centra. No i generalnie dosłownie jednym czy dwoma punktami przegraliśmy ten finał, ale no, mimo że robiłem co mogłem, miałem chyba 7 bloków w tym meczu, bardzo dużo punktów, nie pamiętam ile, ale naprawdę sporo wtedy wrzuciłem tych punktów. No niestety nie udało się, byli mocniejsi i oni wyszli. Wtedy jeszcze byłem właśnie kapitanem szkolnej drużyny i rok później, kiedy już mnie nie było, to wyobraźcie sobie, że ten center nasz już sobie tej kostki nie skręcił na finał i generalnie chłopaki wyszli właśnie na całą Warszawę i mieli trzecie miejsce na Warszawę. Jeśli się nie mylę. Na pewno byli właśnie na podium i sypyt, jesteś mi winien cały czas mój złoty medal.
Także no, sukcesów dużych nie miałem. Szczerze mówiąc, nie byłem rewelacyjnym zawodnikiem, jeśli chodzi o kosza. Tak naprawdę to skupiałem się na wyskoku i robieniu wsadów. W tym byłem dobry. I tutaj może pozdrowię Małpę. Mam nadzieję, że oglądasz, Małpka. W każdym razie, no, z kumplem właśnie jaraliśmy się mocno samymi wsadami i był okres, że naprawdę spoko miałem wyniki w wyskoku. Udawało mi się robić różne ciekawe, jak dla mnie przynajmniej, wariacje, bo robiłem 180 wsady, 360 na tym wysokim koszu, 305, nie? Windmille, no różne, naprawdę. Żałuję, że nie mam żadnych materiałów z tego, bo wtedy jeszcze nie było telefonów takich, które nagrywały coś, co się da w ogóle obejrzeć w jakikolwiek sposób. No, ale tak, skupiałem się, jeśli chodzi o koszykówkę, właśnie na tych wsadach, a jeśli chodzi o samą grę, to powiedzmy, że tam byłem ok. Nawet na moim kanale prywatnym Saker Warszawski Koks trochę widać urywków z turniejów streetballowych, bo też mi się zdarzało w turniejach streetballowych grać, także tam trochę widać, jak to wyglądało. No, dobra. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie łapy w górę, jeśli dobrze trafiam z tematyką pytań i jeśli Wam się podobają te odpowiedzi oczywiście. Tak jak mówiłem, kolejny Q&A będzie za 2 tygodnie, także zapraszam z pytaniami na mój Instagram wksaker. Jeszcze raz, będzie w przyszły poniedziałek kolejny post ze zbiórką pytań. Najbliższy materiał, jaki będę wrzucał, poza tym tą pasywną i aktywną niewydolnością, to jeszcze przygotowałem zajebistą, myślę, że nawet pigułę, można powiedzieć, taką mocną, o intensywności. Także zdecydowanie polecam sprawdzić ten film o intensywności, kiedy już wyjdzie. Mam nadzieję, że dużo się z niego dowiecie. Spędziłem kilkanaście godzin na przygotowywaniu go, więc no, mam nadzieję, że będzie warty. Tyle na dzisiaj, bo przeciągam. Siemaneczko.